4 maja tego roku został uruchomiony pilotażowy projekt o nazwie... Dzień dobry pani. Nie usłyszałam. Można powtórzyć jeszcze raz? Dzień dobry pani. Z tej strony Klara Sobiera, ja dzwonię z działu wsparcia ekologii i 4 maja tego roku został uruchomiony pilotażowy projekt o nazwie Czysty Powiat. Mam po prostu na celu uświadamianie oraz wspieranie finansowe mieszkańców wybranych regionów w Polsce. Chodzi po prostu tutaj o bezzwrotne wsparcie w zakresie paneli fotowoltaicznych w wysokości do 15 tysięcy złotych. Czy słyszał pan w ogóle o tym projekcie? Rozumiem, dlatego właśnie uruchomiliśmy oficjalną stronę internetową czystypowiat.pl. W związku z tym, że program Czysty Powiat stanowi unikatowy projekt dedykowany dla mieszkańców poszczególnych regionów, chciałam się upewnić, że rozmawiam z mieszkańcem powiatu sławieńskiego, zgadza się? Oczywiście, że tak. To bardzo dobrze, ponieważ to jest tak naprawdę główny warunek przystąpienia do projektu Czysty Powiat i całe procedowanie wniosków, jak i wyliczenia dokładnej kwoty dotacji tych środków wsparcia, które, tak jak wcześniej mówiłam, należą się panu, jest indywidualnym procesem. Dlatego proponuję właśnie taki bezpłatny kontakt telefoniczny z naszym ekspertem. On po prostu panu wytłumaczy krok po kroku, jak uzyskać to dofinansowanie. I żeby nie przedłużać, ja skupię się tylko na podstawowych pytaniach. Przede wszystkim rozumiem, że jest pan mieszkańcem domu jednorodzinnego, tak? No to może ja najpierw zadam pytanie. Rozumiem. To zapytam jeszcze tylko, czy mają państwo możliwość montażu paneli na dachu czy gruncie? Jak to u państwa wygląda? Pytanie? Tak, słucham. W jakim kraju pani firma... Czystypowiat.pl. W jakim kraju pani firma świadczy usługi? Czystypowiat.pl. To jest kraj? Jeżeli oferta byłaby atrakcyjna, to prędzej by pan rozważył montaż paneli fotowoltaicznych na dachu czy na gruncie? A w jakim kraju pani firma świadczy usługi? Czystypowiat.pl. W jakim kraju? Tak. Tak? Jeżeli oferta byłaby atrakcyjna, to prędzej by pan rozważył montaż paneli fotowoltaicznych na dachu czy na gruncie? A w jakim kraju pani firma świadczy usługi? Czystypowiat.pl. A w jakim kraju? Tak. Tak? Nie. Jeżeli oferta byłaby atrakcyjna, to prędzej by pan rozważył montaż paneli fotowoltaicznych na dachu czy na gruncie? Rozumiem, że nie jest pani robotem. Nie, nie jestem robotem, chociaż niektórzy myślą inaczej. Może to ze względu na to, że pracuję po 8 godzin dziennie jako konsultant telefoniczny i przez to może wydawać się, że w ten sposób brzmię. Czyli mi się to tylko wydaje? Nie, nie jestem robotem, chociaż niektórzy myślą inaczej. Może to ze względu na to, że pracuję po 8 godzin dziennie jako konsultant telefoniczny i przez to może wydawać się, że w ten sposób brzmię. A w jakim kraju pani firma świadczy usługi? Współpracuję... Witam państwa w nowym... programie publicystyki tętno pulsu, czyli szybkość, tętno pulsu, czyli reakcja natychmiastowa. Proszę bardzo. Proszę bardzo, proszę siadać. Przepraszam, ale wszystko jest na żywo, na gorąco, nieudawane. Jako jedyni mamy gościa w studiu, 3 dziennikarzy będzie pana teraz przepytywało. Nasz gość, psycholog, będzie odpowiadał, czy bić dzieci, czy nie bić. Tętno pulsu. Witamy pana. Proszę bardzo, czy bić dzieci, czy nie bić? Mamy tylko 3 minuty. Sprawa jest jasna. Bić. Jak to bić? Jak to bić? Ręką, przedmiotem twardym, linką. Proszę pana, to skandaliczne rzeczy, które pan tu opowiada. Smyczą, pasem ze spodni, łańcuszkiem. Dobrze, ja zadam pytanie, dlaczego? Mnie się wydaje, że bez tego dziecko nam rośnie na cholera wie co. A jeżeli jest odpowiednio prowadzone... Przepraszam, pan w wywiadzie ze sobą powiedział zupełnie coś innego. Nie bić, cytuję pana. Nie bić i jeszcze raz nie bić. Jak pan z tego wybrnie? Pytanie, panie redaktorze, było czy bić dorosłych. Także taka odpowiedź się sama przez się rozumie. No a jeżeli dziecko jest silniejsze od bijącego? No więc jeżeli jest silniejsze, z czym się już zetknąłem, trzeba bić w 2 osoby. Jedna trzyma, a druga leje. Kto będzie drugą osobą? No, oprócz pana. Mocniejsza trzyma, a słabsza... Ale to przecież ja miałem ostatnio taką sytuację, że stłukłem... O, to powinien pan pójść do więzienia. Takiego jesteśmy zdani. Stłukłem wazą. A to ja cofam to, co powiedziałem. Na 12-letnim chłopczyku.
Aha, to ja cofam to, co cofnąłem przed chwilą. I on teraz chodzi jak Szwajcar, no kam cię przynosi. Przepraszam, przepraszam, bo ja może tak zrobię. O, ten to o, puls. O, i no i czy... Ja mogę skorzystać tak? Z aparatu. Nie, ale ja chciałem zapytać właśnie, co nasz pan program czuł. Jest na żywo. Co pan czuł w tym momencie? I ja tak może jeszcze raz pokażę. Teraz nic, ale jak ja to robię, to czuję tak, że radość. Tak, mam przyjemność, czuję, wiem, że to skutkuje. Bo każdy, który by był jest skorygujący. Proszę pana, niech pan się nie odprowadza. Ale ja dzieckiem jestem. Proszę pana, ten samolot, proszę pana. Na żywo, jako jedyni mamy kamery zainstalowane tam, gdzie jest najgorętsze. Przepraszam. A może się wyklepie, się na robocie zna. A może się wyklepie, szpakla będzie szybko skła. A może się wyklepie, mój szwagier warsztat ma. A może się wyklepie, się na robocie zna. A może się wyklepie, szpakla będzie szybko skła. A może się wyklepie. Weno daj suba, a jak już dałeś, to kliknij dzwoneczek, bo nie usłyszysz nowych pioseneczek.